Sydney Pollack zaczął mówić o ekonomii, co nie mogło skończyć się dobrze. Nie jest to podatek, tylko opłata. Czy możesz mi obiecać, że już nigdy nie powiesz, że jest to podatek? Nie mogę, gdyż uważam, że to jest to samo. Jeff Bezos znalazł lekarstwo na kryzys wieku średniego i nie jest to żadna z przyziemnych rozrywek. A niepokonany Floyd Mayweather wrócił do ringu, aby zawalczyć z youtuberem Loganem Paulem. Gdzie zmierzał pieniądz w ostatnim tygodniu? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w serii Business Week, gdzie omawiamy wydarzenia ze świata finansów i biznesu. Mamy już powoli sezon, restrykcje luzują, jedni jadą na Mazury, inni na Zanzibar, jeszcze inni lecą w kosmos. You see the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. Jeff jakiś czas temu rozwiódł się z żoną, a 5 lipca tego roku rozwiedzie się też z Amazonem. Oczywiście nie zupełnie, ale na stanowisku CEO zastąpi go jeden z weteranów Amazona, Andy Jassy. To chyba wystarczające powody, aby dopadł go kryzys wieku średniego. Zatem Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, którego majątek wyceniany jest na ponad 200 miliardów dolarów i który w skali kilku lat może zostać pierwszym w historii bilionerem, poleci niebawem w kosmos ze swoim bratem. Nie ma specjalnie co się dziwić, kiedy ziemskie rozrywki dawno się skończyły. Wille są, jachty są, szybkie fury są, a na Zanzibarze mógłby usypać prywatną wyspę z dolarów. Poza tym, skoro ryba przerosła akwarium, to może czas przenieść się do innego. Gdyby Bezos stał się jakimś cudem najbogatszym człowiekiem w galaktyce, to by było coś. Jeff stałby się wtedy superbohaterem, międzygalaktycznym kapitalistą, supermocą kupowania, sprzedawania, nie wiem. Taka wycieczka musi pewnie kosztować fortunę. No nie do końca. Dla najbogatszego człowieka na świecie to mniejszy wydatek niż kubek kawy w koście dla przeciętnego hipstera. Podobno największym fanem pomysłu Jeffa jest Elon Musk, drugi najbogatszy człowiek na Ziemi, który całym sercem kibicuje wyprawie dwójki braci. Mówi się, że użyczył nawet własnego systemu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o powrót rakiety na Ziemię. Cóż, kibicujemy. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najśmieszniejsze? Facet robi aukcję na jedno wolne miejsce w rakiecie. Rozumiecie to? Zrobił sobie BlaBlaCara z rakiety. To się nazywa mieć łeb do biznesu. Możliwe, że dzięki tej inicjatywie odbędzie się pierwszy kosmiczny networking biznesowy. Ja bym poleciał. Lewitujecie sobie z Bezosem, gadacie o ziemskich sprawach, ubijacie interes, a na koniec wbijacie flagę Amazona na Księżycu. Czy może być coś bardziej epickiego? Tak, poglądy muzyka w sprawie opłaty reprograficznej. Także wracamy na Ziemię. Posłuchaj, jestem w imieniu naukowców. Mhm. W porządku. Opłata reprograficzna. Ostatnio jest na ustach wielu. Chyba zbyt wielu, bo każdy może, ale chyba nie każdy powinien w tej sprawie zabierać głos. Czym właściwie jest ta opłata? Bo od pana Sydney'a wiemy, że na pewno nie jest podatkiem. Nie, to nie jest podatek. Dlaczego cały czas ludziom po prostu, posłuchajcie, ludzie... Rozumiem, że bardzo cię boli to słowo, ale... No boli, bo to nie jest podatek, posłuchaj. Skąd znany muzyk ma takie informacje? Być może ze strony rządowej, gdzie czerwoną czcionką napisano: rekompensata nie jest podatkiem, żeby na pewno każdy zauważył. Napisano też, że opłata reprograficzna to rekompensata na rzecz uczciwej kultury wypłacana artystom w zamian za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł. W programie padło też kilka istotnych stwierdzeń za wprowadzeniem tej opłaty. Jednych głupich, drugich... głupszych, więc nawet nie wiem, od czego zacząć. Pierwszy argument pana Sydney'a przypomina o starej reklamie Mamby. Mam i ja. Wszyscy mają Mambę. Mam i ja. Tylko że zamiast Mamby powinniśmy wszyscy mieć opłatę reprograficzną, tak jak wiele innych krajów Europy i świata. Także pierwszy argument to tak zwane bo inni mają. Szanujący się kraj w Unii Europejskiej. Ale znowu mówisz, każdy kraj. Powiedz mi, co to ma Niemcy, wspólnego? Holandia. Belgia, może Francja. Nie wiem, jakie to ma znaczenie dla nas, ale okej. Drugi argument to fakt, że to nie jest podatek, tylko opłata. Cytuję stronę. Opłata nie jest pobierana od użytkowników, tylko od importerów i producentów.
to wiele zmienia, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeśli mi się wydaje, że jeśli mówisz o podatkach w Polsce, to jest zupełnie co innego, dlatego że tutaj chodzi nie o... W ogóle rozumiesz, że Chińczyk z Koreańczykiem i z Jankesem rozgrywają nas teraz, Polaków. Okay. A co nas będą te Jankesy i Azjaci rozgrywać? Mają płacić na polską kulturę i tyle. To naprawdę świetnie brzmi. Tyle, że pan Sydney ma zamiar ubić korporacyjnego smoka bumerangiem. I jak to zwykle bywa, smok się uchyli, a w potylicę dostanie konsument. Rekompensata z reguły nie podnosi cen detalicznych urządzeń, gdyż wynikają one z uwarunkowań rynkowych. Koszt wytworzenia urządzenia zazwyczaj nie jest wyższy niż 30% jego ceny, co daje duże możliwości podziału zysków. Podziału zysków? Po pierwsze, dlaczego prywatna firma miałaby dzielić się z kimś dodatkowo zyskami? A po drugie, co my wiemy o zyskach po informacji, że koszty produkcji to około 30%? Czyli że wystarczy coś wyprodukować i samo się wypromuje, sprzeda i gdzieś zawiezie? Fantastyczna retoryka. A gdzie koszty marketingu, dystrybucji, magazynowania? Sugeruje nam się w ten sposób, że producentom zostaje jakieś 70% z ceny produktu i z tego będziemy się wszyscy dzielić. Do tego to stwierdzenie, duże możliwości podziału. Czyli idziemy logiką, że im więcej do zdzierania, tym bardziej jest to uzasadnione? I jak tu się dziwić, że Jeff Bezos chce się wystrzelić w kosmos niedługo potem, jak Amazon wszedł na polski rynek? Przypadek? Nie sądzę. Bo powiem ci tak, po sportowemu. Tak. Jesteś przeciwko opłacie. Tak. Przeciwko rozszerzeniu tej opłaty. Tak. To trochę tak, jakby siedział na stadionie, był mecz Polska-Korea i byłbyś za Koreą. Co do niepodnoszenia cen przez producentów, to pytanie, co jeśli jednak jakimś dziwnym trafem producent podniesie ceny laptopów czy telewizorów? To proste. Polacy zaczną wtedy kupować sprzęt w Niemczech, bo tam będą lepsze ceny. A w uświadamiającej kampanii społecznej w radiu wystąpi sama pani Merkel, która będzie reklamować niemiecką elektronikę tak, aby żaden Polak nie przepłacił. Tak serio, to posłuszmy się teraz kilkoma przykładami takich podatków, niepodatków. Danina solidarnościowa. Niby nie podatek, a jednak ktoś zarabiający rocznie więcej niż 1 000 000 złotych musi oddać więcej. Opłata emisyjna. Niby nie podatek, a jednak każdy litr benzyny jest przez nią około 8 groszy droższy. A to przecież koncerny paliwowe miały płacić, a nie kierowcy. Prawa do emisji CO2. Niby nie podatek, a każdy z nas płaci coraz więcej za energię elektryczną, bo polska energetyka nadal oparta jest w większości na węglu. Dziwnym trafem, im więcej takich niepodatków się pojawia, tym mniej przeciętny konsument ma w portfelu. No bo zadałem pytanie, dlaczego ma być drożej? I jak, nie drożej! To jest kłamstwo, nie będzie drożej. A będzie taniej? Będzie tak samo. Tak samo no będzie. No tak, dlatego że po prostu Chińczyk mniej zarobi. Tak. Może to jakaś zupełnie przypadkowa korelacja, a może firmy za każdym razem nie biorą tego kosztu łaskawie na siebie, tylko przerzucają go na końcowego odbiorcę, czyli na nas. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy nazwiemy to prawem, opłatą, daniną, czy biletem wstępu do polskiego cyrku. Kończy się tak samo, podwyżką cen dla konsumenta. Marian i Barbara przestaną chodzić na promocje w Media Expert. Ha, Barbara, wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony, co? I co nam wtedy w radiu będą grali? Otwieram wino ze swoją dziewczyną? A jak ktoś będzie wolał laptopa otworzyć, bo ma dziewczynę niepijącą, to co wtedy? No, panie Sydney, walczyć zawsze warto, ale nie o redystrybucję majątku, bo to zawsze się źle kończy. Każdy by chciał więcej i możliwe, że są tacy, którym też się należy, ale na rozdawnictwie za daleko nie zajedziemy. Dlaczego? Bo dla wszystkich nie starczy, jak tak wszystkim będziemy rozdawać. Lepiej brać przykład z tych, którzy jak już walczą, to dostają za to grube miliony, a sztukę komercyjności, bo w tym też jest pewien artyzm, opanowali do perfekcji. Znany pięściarz Floyd Mayweather i youtuber Logan Paul stoczyli walkę, za którą pierwszy zarobił 100 milionów dolarów, a drugi 20 milionów dolarów. Drugie tyle Logan Paul mógł zarobić na swoim merchu i wzroście popularności kanału na YouTube. Starcie trwało pełne 8 rund i zakończyło się remisem, dlatego że wygrać można było wyłącznie poprzez knockout. Obu panów różniło 16 kg wagi, ale to malutki Floyd skakał wokół rosłego rywala jak króliczek Duracella. Zdecydowanie był to historyczny pojedynek, który pokazał, jak duże znaczenie mają teraz influencerzy w świecie biznesu i sportu. Przy okazji dość mocno
mocno podkreślił też znaczenie nowej, kluczowej waluty, którą jest w dzisiejszych czasach, uwaga, uwaga widza, obserwatora, konsumenta, inwestorów, zwał jak zwał. Nie płacimy już tylko gotówką, ale i swoim skupieniem, które jest ograniczone. Doba ma tylko 24 godziny i mamy tylko jedną parę oczu. Zarabiają więc ci, którzy są w stanie przykuć naszą uwagę przez jak najdłuższy czas. Czy ta walka była na poziomie sportowym, który odpowiadałby garzy? Nie no, gdzie tam. Ale świat idzie do przodu. Na wakacje leci się w kosmos, na artystów trzeba się składać, a w ringu walczą ludzie, którzy potrafią porwać za sobą spojrzenia. Tu już nie chodzi nawet o umiejętności sportowe. I jasne, będąc sportowcem, można się obrażać na to, że widzów bardziej interesuje pranie się influencera z emerytowanym sportowcem niż porządna walka mistrzowska. Ale to oni decydują. To konsument podejmuje ostateczną decyzję, kogo będzie wspierał. Jak woli oglądać dwie blondynki szarpiące się za włosy w kiślu, to niech ogląda. W zasadzie zawodowi bokserzy mogliby w tej chwili udać się po rekompensatę za to, że z biznesu wygryzają ich youtuberzy. Ale na końcu tego łańcucha zawsze jest widz, który ma własny portfel, własny rozum i płaci za co chce, a nie za to, co mu się narzuca. Dlatego nic nie narzucając, zachęcam Was do pierwszego w historii głosowania w komentarzach na biznes mema odcinka. Laureaci tej prestiżowej nagrody to w tym odcinku Jeff Bezos, który sam chce się wystrzelić w kosmos. Sydney Polak, który chce oskubać Jankesów i Azjatów sięgając do naszej kieszeni. I Floyd Mayweather, który odbył odrobinę mniej poważną walkę wyłącznie dla pieniędzy. Pierwszego biznesmema poznamy już za tydzień w kolejnym Business Weeku, a wśród głosujących wylosuje nagrodę niespodziankę. Z kolei cała prawda o Biedronce ukaże się za kilka tygodni po zebraniu wszystkich materiałów i obszernym ich opracowaniu. Pamiętajcie, że własne doświadczenia związane z siecią możecie zrzucać na mail. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnego streszczenia najważniejszych wydarzeń w biznesie i obejrzyjcie poprzedni odcinek tutaj. Do zobaczenia w niedzielę o 15:00. Cześć!